Chema, what's up? I don't know what song to do, but we coming back with some more KSW, you know? Today we're doing Mariusz Pudzianowski versus Łukasz Jurkowski, KSW 64. I don't know when this fight took place. I don't know who won. I'm guessing Pudzian won, because he is so Kozak. All right, subscribe for more videos. Hopefully this doesn't get blocked. Let's get into this. Pudzian Jurkowski. I saw this fight. Bombardier. Pudzian KO'd him. What's wrong with my computer? Why is this showing up? I'm going full screen. Na cyferki niech sobie Państwo popatrzą sami. Ja tam sumuję 84 lata w klatce, prawie 230 kg. Jeez, look Porównania at this nie mają guy. żadnego sensu. Zapowiadano show, sport i rozrywkę. Tylko jakie będą proporcje? Hold on, man. Let me Ostatnio see if I can razem fix na this. jednej ka Fixed it. Okay, let's go. Walczyli podczas KSW 39 na PGE Narodowym przed 58 Jan Błachowicz fight. I bet money on him. Wygrali obaj. Easy Trzeba money. przyznać, że obaj byli ludźmi, którzy w dużej mierze ten stadion zapełnili. A dzisiaj w Ergo Arenie wygrać może tylko jeden. Niemiecki sędzia Gerd Richter i zaczynamy tę walkę. Czy oh będzie my ostrożnie, God. Czy obaj pójdą ogniem piekielnym? Jeszcze raz I koniec tak dużo przyjaciół. Tych It is back, uprzejmości, bro. A w tej chwili zobaczymy, co zacznie pracować ze strony nice Jurkowskiego. Ui. Najpierw lewy prosty, a później próba obrotówki. I nie jest to niespodzianką. To zapowiadał Juras, że będzie szukał obrotowego kopnięcia, że będzie szukał właśnie powtórki z tych najlepszych czasów, kiedy posyłał tak rywali na deski. No ale przede wszystkim pracować ma lewy prosty, który szlifowany był tam przez Roberta Złotkowskiego. Nie mówię, że jakoś specjalnie dużo czasu, ale to ma być ta broń, która ma podtrzymywać Pudzianowskiego. Pudzianowski chce być bliżej Jurkowskiego. On także nie ukrywał. Jak się na nim położy, no to niech wstanie. So far, Łukasz is winning. Widać, że te uprzejmości zostały ale już wraz z tym ostatnim przybiciem piątek odłożone na bok, bo bardzo mocno bije i jeden, i drugi. I w tej chwili dobrze w kontrze na to kopnięcie, którym chciał rąbnąć Pudzianowski Jurkowskiego, powiedział Juras tym prawym. Patrzymy tak na zawodników. Pierwsza minuta poszła, idzie druga. Pudzianowski zdaje sobie sprawę, że te kopnięcia w łydkę mogą mu przynieść bardzo dużą korzyść. Uśmiechnął się Juras, ale noga się wygięła. Przecież też te kolana Jurasa nice nie są left. Teraz trafił chyba Łukasz Jurkowski i zachwiał się Mariusz. Inside jeszcze leg raz kick, okay. Próba wysokiego kopnięcia, ale to lewy prosty robi robotę. Starał się hakiem w wątrobę trafić Pudzianowskiego. Big knee, przypiera Jurkowskiego do siatki. Juras wyzwolił się z tego i w tej chwili napięcie coraz większe. Oczywiście my zdawaliśmy sprawę, że sportowy poziom tej walki nie będzie olśniewający, back, ale emocji muscle. Tutaj crazy. Zabraknąć nie powinno. Na razie ten lewy prosty działa. Myślę, że i tak przez te dwie minuty zobaczyliśmy więcej tej sportowej aktywności niż się wielu spodziewało. That's a waste of energy, bro. Ależ tam było blisko centymetry. Taekwondo się kłania, bo to przecież bazowy sport Łukasza Jurkowskiego. Umie się zakręcić Juras i nogą, i łokciem, o czym zapewne pamięta Martin Zawada. Ale to trochę siły kosztuje. Teraz trafiłe Pudzianowski. Zauważył, że jest tam w tej chwili jakaś wyrwa luka w tej obronie Jurkowskiego. Ciągle próbuje Łukasz głową w lewo, w prawo, kiwka, przerób, przechwycenie nogi, ma Pudzian to, co chciał. Kopnięcie na korpus, takie, które łatwo przechwycić, i rzeczywiście Mariusz wyczekał idealnie momentu na to, aby Jurasem żmotnąć o ziemię. Elbow, our elbows. No i w tej chwili powinien rozwiązać.
rozpocząć się ten krwawy festiwal przemocy Mariusza Pudzianowskiego. Lepszej sytuacji już nie będzie miał. Będzie mógł łokciami porozbijać swojego rywala. Te 115 kg zrzucić z siebie będzie niezwykle trudno. This is better for... Oj. Zanotował Jurkowski. Ma gardę, zaatakował tymi łokciami. W ten sposób można. Parterze, jeżeli jest się na plecach, rozbijać głowę rywala. Look at his arm, bro. Tak sobie patrzę, że jeśli ktoś się obawiał, iż panowie ze względu na zażyłość wieloletnią nie będą się oszczędzać w klatce, to już wiedzą, że są w błędzie. Krwawi ucho chyba Łukasza Jurkowskiego. No, ale tu jeszcze jest ponad minuta do zakończenia tej rundy. Tymi łokciami z dołu Jurkowski. Ale to oczywiście Pudzianowski, jeżeli zdecyduje się na taką szarżę, na rozpuszczenie rąk, jeżeli trafi którymś z kamerfistów z góry, to on może być bardzo blisko zwycięstwa przed czasem w tej walce. Ale zobaczmy, jak bardzo ten sentyment do Łukasza Jurkowskiego cały czas trwa. Tutaj przed chwilą gromkie Juras w Ergo Arenie. Każdy cios w tej chwili ze strony Pudzianowskiego pomaga przekonać sędziów, że to jemu należy się zwycięstwo w tej rundzie. Jest podniesienie pozycji. Nie bez powodu Mariusz uderza w korpus. On chce zmęczyć jak najbardziej Łukasza Jurkowskiego, bo zgodnie podkreślano, iż im dalej w las, tym będzie trudniej Jurasowi wytrzymać tempo i te napory Mariusza. W każdym razie pierwszą rundę zdaje się, że Jurkowski wytrzyma. Bo to już końcówka tego starcia i chyba nawet nie będzie pozostawał ten Mariusz Pudzianowski. Popatrzmy na nich. Jak bardzo są zmęczeni. Jeden. Zero. Pudzian. This is in Gdańsk. Najlepsze momenty tych pierwszych pięciu minut zaczęło się od próby Łukasza Jurkowskiego, tych ciosów i kopnięć. I zobaczmy, tutaj oczywiście Mariusz troszeczkę tych ciosów zgarnął. Oh, that actually hit him? No way. That was close to be... Oh, blisko. Tylko smagnął po nosie Pudzianowskiego, czyli 5 centymetrów dalej i byłoby po walce. That was like 4 inches more and KO. Czy zdoła się przede wszystkim Jurkowski zregenerować, bo wydaje się, że on jest zawodnikiem bardziej zmęczony od swojego rywala. Obaj dziś 22 raz weszli do klatki KSW. Jeden. Pudzian 12 na scenie. Juras 17. No, te cyfry są szalone, jak to sobie pomyślimy, że im cały czas się chce wychodzić i walczyć. Pudzian! Runda numer 2. Wielu mówiło, że do niej nie dojdzie. Juras też zresztą namawiał wielu, żeby stawiali na pierwszą rundę. Będzie musiał się tłumaczyć. Ja tam nie posłuchałem. Ja również. I podwójny lewy prosty. Tak, to powinna być ta broń, którą powinien Jurkowski stosować najczęściej, bo wielkie kłopoty ma Pudzianowski z uniknięciem tego oczywiście. Będzie starał się być bliżej. Jeżeli znów nie zdaje się, że te lokalne wrażenia, teraz siła Pudzianowskiego znów wzięła górę, z tym, że czasu ma zdecydowanie więcej. Trochę poniosła chyba fantazja Jurasa, bo zdecydował się na takie techniki, które są ryzykowne. Właśnie skutkują obaleniem i teraz znów łokciami rozbija rywala Pudzian. Nie właśnie. No spod Pudzianowskiego wstać jest ciężko. Almost. No, never mind. Jest ta prawa ręka położona na szyi Jurkowskiego. Elbow incoming. Jest pierwszy z tych potwornie mocnych kamerfistów, który trafia w głowę Jurasa. Oh, that guy's feet is mad dirty. Nie zdziwiłoby nas, gdyby tak wyglądała ta runda druga do końca, bo rzeczywiście Mariusz jest piekielnie skuteczny w tym dociskaniu, takim zabieraniu tlenu, właśnie opieraniu się, wywieraniu presji. No a Juras też ma prawo nie być w formie pozwalającej wstać pod Mariusza. I hear them, they're pissed. He's setting up the arm triangle. Ta siła fizyczna Pudzianowskiego, te kilogramy, choć nie jest tych kilogramów dużo, 115 Pudzianowski zrzucał do tej walki.
ale wszystko wskazuje na to, że powoli, nie spieszą Łukasz się konsekwentnie porozbija Pudzian Jurasa. Messed up this round bad. You have a 300 pound bear on top of you. What are you gonna do? Góry najwięcej nie ma, ale pewnego rodzaju granice odporności ludzkiej. Kto wie, czy te granice w tej rundzie nie zostaną przekroczone. Aczkolwiek widzieliśmy już przecież Jurasa w dużych tarapatach, chociażby z Sokodżu. Tam chyba tylko hartem ducha był w stanie wrócić do tego pojedynku. No wydaje mi się, że wszyscy, jeżeli chodzi o przebieg tego pojedynku, to właśnie w hart ducha. I don't even know if he can move his body like that. Look at his obrotówki, ale te deltoids. Centymetry zawodzi. Na obrotówki już jest za późno. One mogły wejść na samym początku. A w tej chwili, no to jest domena Mariusza Pudzianowskiego. Czy uda mu się, ma jeszcze prawie dwie minuty na to, by upolować Jurasa. I znów za chwilę chwyci sobie rękę i uderzy właśnie mocnym ciosem Mariusz Pudzianowski. Teraz jeszcze wykluczenie drugiej dłoni rywala. Oczywiście tutaj ogromna przewaga siły Pudzianowskiego ma największe znaczenie i tu najbardziej Mariuszowi pomaga. Krzyczy tam Janek Błachowicz, stara się dopingować swojego szwagra. Yo, did the commentator just say Błachowicz? Pomaga. Krzyczy tam Janek Błachowicz, stara się do... You say Janek Błachowicz, I caught that. That's the only thing I understood what they said. Znaczenie i tu najbardziej Mariuszowi pomaga. Krzyczy tam Janek Błachowicz, stara się dopingować swojego szwagra i wieloletniego przyjaciela, żeby zerwał, żeby wstał, ale... No ale jak może wstać? No tu raczej nie wyobrażamy sytuacji, w której coraz bardziej zmęczony, przyjmujący coraz więcej ciosów, Łukasz Jurkowski byłby w stanie wstać spod Mariusza Pudzianowskiego. My boy Jurkowski is getting... To jest Pudzian bezlitosny. Teraz starał się przyspieszyć, ta prawa ręka coraz częściej styka się z głową Jurkowskiego. Za chwilę chyba niemiecki arbiter to przerwie. It's over. It's over. It's over. Nie ma obrony. It's over. Jeden cios. Jeszcze festiwal kolejny. No way. Buduje Mariusz Pudzianowski swojemu przeciwnikowi. Przejście do pozycji bocznej i teraz może rozciągnąć sobie ręce rywala. He's going for a submission. Move, ref. Pudzianowski. Oh. Ciosy na korpus. No way, he got out. He was going for a marathoner. No way! What a beast! He survived. Still got rest, bro. He survived. Oh, I feel bad for him. I zaskoczeni chyba wszyscy, którzy oglądają ten pojedynek. That's a 10-8 round. Trzecia runda, o ile oczywiście Jurkowski do niej wyjdzie. Very fantastic body. Jeszcze zbiera siły Juras, oglądamy go teraz. Nie, to nie jest zbieranie sił. To jest dogorywanie w tej chwili. Nie wiem, on będzie chciał na pewno. Nie jest porozbijany, więc nie ma tutaj kwestii dopuszczenia przez lekarza. Nie ma żadnej kontuzji. So he lost the second he threw that. Oh man, perfect leg kick. Teraz myślę, że głównie o to pyta narożnik Łukasza i gdzieś bazując na tym, jak wygląda, decyduje, czy ma sens kontynuowanie tego pojedynku. Prawie całą rundę obijał Mariusz Pudzianowski. Ooh, direct shot to the back of the head. Łukasza Jurkowskiego i chyba to będzie koniec, bo czas... Runda? Mija... Tres, obviously. No nie wiem, on sam nie powie, nie. Last round? Ale... Oh, I spoiled it for myself. I know it's gonna be finished. Czy to będzie do pierwszego ciosu? Skrajnie wyczerpany Łukasz Jurkowski, zaczynamy walkę. Mariusz Pudzianowski
za chwilę. Pewnie trafi obrotu konną próbę. Staje Pudzianowski. To będzie ostatnia akcja. Yo, wins! Dykowski! Yo, I want him to win, Loki. Yo, wins! Spin to win. I Loki want him to come back. Let's go. Let's go. To jest niesamowite, że Łukasz Rutkowski, który nie wstał z kolan w przerwie między rundami, potem był w stanie wykonać takie akcje, ale Mariusz Pudzianowski przeczekał, wytrzymał i zrobił swoje. A teraz ma najwięcej czasu, 4 minuty i 20 sekund. Trudno będzie, żeby Łukasz to przetrwał. Ale to jest chyba taki pojedynek, którego spodziewali się fani, bo tutaj stoi naprawdę wiele osób za nami, dopinguje, kiedy cokolwiek się dzieje, to szaleją. Tak jak ty mówisz, nie ma tu za dużo sportu, ale emocje jest mnóstwo. Nie, to też jest ważne. W ten sposób nie ma wysokiego crucifix position, it's over. Jego się tutaj nie spodziewaliśmy ze strony Łukasza. Jest to walka o przetrwanie ze strony Mariusza. Jest to próba rozbicia rywala i skończenia tej walki przed czasem. No tak jak teraz. Nie, Jurkowski się nie podda. To wie, sędzia może to przerwać. Ręce wykluczone, koniec walki. Mariusz Pudzianowski. That position right there is like the most OP crucifix. It's called in English. I don't know what it's called in Polish, but that's the. If you get that, it's GG. No tak jak teraz. Nie, Jurkowski się nie podda. To wiem. Sędzia może to przerwać. Ręce wykluczone. Koniec walki. Mariusz Pudzianowski. Mariusz! Wiemy, kto zapewnia trunki. Pudzianowski! Ten, kto zwycięży, przyjdzie do drugiego. Pudzianowski! Ten, kto wygra, miał podnosić drugiego. No właśnie, Mariusz, musimy chyba Mariusz. To przypomnieć. Pudzianowski! A zatem ta walka już za nami. Cudem jakimś wyszedł do tego trzeciego starcia. The most jacked guy in MMA history. Cudem jakimś po tej obrotówce trafił Mariusza Pudzianowskiego podział. That was so good. Przewrócił Łukasza. Skończył walkę. Serce było, zabrakło tlenu, to na pewno. That was so good, the swinging back kick. Ciekaw jestem, czy będzie dumny Juras z tego, jaką formę udało mu się zbudować po 770 dniach przerwy, 2 miesiące treningów. Od razu ci odpowiem, nie będzie. He's so scary looking. Imagine you see him at night coming up on you. Szanowni Państwo, walka skończyła się w rundzie trzeciej po minucie i 32 sekundach. He got scary eyes. Ladies and gentlemen, your winner by TKO, Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski. Easy money. I knew he was gonna win. I przyznam się Państwu, że takie obrazki także chciałbym oglądać częściej. I ain't gonna lie, I kinda wanna. After he did that spinning back kick, I kinda wanted Cash to win. Good fight, man. Good fight. Alright, y'all. Maybe I'll comment below what you want me to react to next. But we got some good Polish fights coming up, right? Mateusz Gamrot is fighting Armin Sarukian in June. And Joanna Ion Jacek is fighting Zhang Wei Li June. Or no, yeah, June. So we got some good Polish, I think Mateusz is July, I forget, June, July, they're coming in hot in
Polden. All right, thanks for watching. This is a long-ass video. Hope you have a good day. Dobranos. Bye-bye.